Te starania w zakresie poprawy opieki nad pacjentem z SM przynoszą już konkretne korzyści. Tymi korzyściami jest spadek osób na rentach. Ja myślę też jeszcze o aspekcie psychologicznym, ponieważ pacjent, który musi się starać, walczyć niejako o leczenie, podświadomie, jeżeli ma szansę zdobyć rentę, to on podświadomie zgłosi się po tą rentę, bo to jest dla niego jakieś poczucie bezpieczeństwa. Bo tutaj przy tym systemie naszym leczenia, gdzie nie jest pewny, czy ja zostanę na przykład w programie lekowym, tak jak teraz się kończy dla drugiej linii 5-letni okres leczenia, nie ma jeszcze decyzji ministerstwa o tym, że zostanie zniesiona ta granica, choć deklaracje już są. Ale nie ma jeszcze tej decyzji, czyli pacjent jest w niepewności. W tym momencie on woli pójść nawet na ten minimum, na tą jakąś śmiesznie niską rentę, bo przecież to są młodzi ludzie, którzy nie zdążyli sobie wypracować jeszcze tego tej podstawy naliczania renty, ale dla niego jest to pewne poczucie bezpieczeństwa i stąd odchodzi z rynku pracy. Traci go bezpowrotnie. Gdyby na przykład te pieniądze wydawać też na wsparcie jakieś, już to psychologiczne, ale też może rehabilitację, na inne takie wspomagające działania, zatrzymalibyśmy tego człowieka na rynku. Absolutnie pełna zgoda. Nie ma żadnej podstawy do tego, żeby krytycznie oceniać taką podstawę chorego, który zachowuje się na wskroś racjonalnie, czyli zabezpiecza swoje takie minimum przynajmniej egzystencji, będąc dotkniętym już chorobą, bardzo poważną chorobą, z którą przyjdzie mu żyć całe życie. W związku z tym nie ma wątpliwości, że państwo, regulatorzy odpowiedzialni za opiekę zdrowotną i opiekę społeczną powinni sobie zdawać sprawę, że nie zabezpieczając pewnej skoordynowanej, kompleksowej opieki, w tym również rehabilitacji zawodowej, w tym również rehabilitacji psychoterapii, tak aby nauczyć się żyć z chorobą. Życie z chorobą może być piękne, życie z chorobą może być szczęśliwe pod warunkiem, że pozwoli udostępni się instrumenty, narzędzia, które nas dostosują do tych nowych warunków. I wówczas praca staje się również terapią. Ja na swojej drodze z SM, jako ekspert na drodze z SM, spotkałam wielu pacjentów dotkniętych tą chorobą. I wśród młodych dziewczyn, kobiet, mężczyzn nie znalazłam osoby, która powiedziałaby, że dla mnie sposobem na jakby po ułatwienie życia z chorobą byłoby wyjście z rynku pracy. Jest dokładnie odwrotnie. Te osoby chcą pracować, ale w momencie, kiedy jest ryzyko tego, że ja wypadnę z tego programu, że przestanę mieć nadzieję na leczenie, i właściwą opiekę, chociażby poprzez dostęp, rozszerzenie dostępu do rehabilitacji, ta renta staje się w pewnym momencie koniecznością albo skutkiem, nazwijmy ją skutkiem. Renta jest skutkiem. Jest skutkiem zaniechania. Gdzieś system zaniechał. Kiedyś pan minister Balicki powiedział, dziecko w szpitalu na oddziale psychiatrycznym to porażka systemu. Tak możemy powiedzieć o chorych na SM. Młody człowiek na rencie to porażka systemu. Renta powinna być może przedsionkiem emerytury. Ja rozumiem, że ze względu na chorobę nie wypracujemy tego ustawowego okresu aktywności zawodowej. Ja to rozumiem. Ale w wielu miejscach renta jest skutkiem tego, że państwo nie zadziałało. System okazał się nie do końca sprawny, nieefektywny. Nie dał odpowiedniej diagnozy na czas, nie dał właściwego leczenia i opieki i w konsekwencji decydujemy się na utratę tego, co z perspektywy państwa dzisiaj najbardziej krytycznym jest zasobem, czyli zasobu ludzkiego gotowego do pracy, bo na nią niestety coraz częściej narzekamy, że mamy jej za mało. Myślę, że może warto byłoby sięgnąć właśnie do tego zasobu osób niepełnosprawnych, tym bardziej, że to bezrobocie jest rzeczywiście bardzo niskie i wiele instytucji, zakładów pracy, niekoniecznie produkcyjnych, czeka na jakichś odpowiedzialnych pracowników. Można by ich brać właśnie spośród tych niepełnosprawnych. Absolutnie. Ale mam inne pytanie. A przecież rozmawiamy teraz, doskonale rozumiemy ten system, doskonale widzimy, gdzie są te dziury, gdzie są te, no nie chcę powiedzieć absurdy, ale może niedopracowanie, o tak nazwijmy. Dlaczego decydent, który siedzi w tym miejscu, gdzie może zadecydować o czymś,
nie widzi tego, mimo iż spotykałem się naprawdę z bardzo wieloma osobami, z ministrami różnych resortów i próbowałem tłumaczyć to. Opór tej materii jest tak olbrzymi, że nie można poruszyć tego głazu. To znaczy, ja odpowiem w ten sposób. Do, myślę, 2016 roku sądziłam, że wszystko tkwi w chęci ludzi, w woli ludzi do działania. Dzisiaj już wiem i że jedną z, jakby drugą ważną barierą są na pewno zawiłości prawne. My tworząc, reformując system ochrony zdrowia przez te ostatnie 27 lat, no załóżmy od 99 roku od powołania Narodowego Funduszu Zdrowia, bardzo intensywnie go nieustannie modyfikowaliśmy. Dokonaliśmy w przepisach prawa tak wielu zmian, że dzisiaj te przepisy stały się naszymi kajdankami. Coraz częściej dobrzy legislatorzy, dobrzy prawnicy mówią: to naprawdę mimo wszystko nie jest takie proste, żeby to, co mówisz, to, co Państwo rekomendujecie, było takie łatwe do wdrożenia. Dokładnie to tak. Jest taka materia, ale jednak dzisiaj z perspektywy wiedzy, jaką mam o finansach systemu ochrony zdrowia i finansów państwa, wiem, że jednym z fundamentalnych ograniczeń tego, abyśmy dokonali tego rewolucyjnego, może nie lubię słowa rewolucyjnego, jeśli chodzi o zdrowie, ale tego znaczącego postępu, tego progresu, który potrzebujemy w wielu obszarach opieki, onkologii, neurologii, psychiatrii, mnóżmy je, kardiologii i tak dalej, że tego nie dokonamy, jeżeli nie podejmiemy decyzji o wzroście finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Ze sprawozdań Narodowego Funduszu Zdrowia widać wyraźnie, jesteśmy już nie przed ścianą. My już bijemy głową w ścianę niedoboru finansowego. Pomimo tego, że wzrost środków na ochronę zdrowia jest z roku na rok, w ciągu ostatnich lat prawie 5-procentowy, liczony w około 3-4 miliardy złotych przyrostu, to kolejki do wielu świadczeń, obniżyliśmy taryfy, czyli to teoretycznie możemy kupić więcej, to kolejki do wielu świadczeń lawinowo rosną, czas oczekiwania na świadczenia LOS. Nie możemy się oszukiwać, że za te 4,5% wydatków publicznych na zdrowie jesteśmy w stanie kupić tyle, co Szwedzi, Niemcy, Finowie czy Czesi. Nie jesteśmy w stanie. Musimy wszyscy odpowiedzialni, my jako pacjenci, my jako obywatele, politycy, jako ci, którzy podejmują decyzje głosując w parlamencie, czy też regulatorzy w rozumieniu przedstawiciele poszczególnych resortów, podjąć odpowiedzialną decyzję. Zacznijmy rozmawiać o tym, że musimy wszyscy więcej łożyć, każdy z nas z osobna łożyć więcej, żeby rzeczywiście można było dokonać wdrożenia rozwiązań, które my mamy gotowe. Pan prezes doskonale wie, że w przypadku pacjentów z SM mamy bardzo zaawansowane już rekomendacje i wręcz rozwiązania dla zoptymalizowania tej opieki. Pozostaje tylko i wyłącznie decyzja o tym, żeby rozpocząć nawet pierwsze pilotaże, pierwsze sprawdzenia i rozwinąć tą opiekę, korzystając z doświadczeń innych, które wiemy przynosiły rezultaty. Zatem my tu nie robimy eksperymentu. My rekomendujemy rozwiązania, które nie są eksperymentem. Blokada w podjęciu decyzji o wdrożeniu wynika w dużym stopniu jednak z tej krótkiej kołdry, z tego, że tych środków wciąż jest bardzo mało, a potrzeb zdrowotnych ogrom. Także ja niestety mam pokorę wobec tego, że politycznie i społecznie zgodziliśmy się na to, żeby tych pieniędzy nie zwiększać. Właśnie bez może, tego zwiększenia nie damy rady. Czas, żeby może wzmocnić ten nasz głos i Państwa jako specjalistów, jako naukowców i nas jako przedstawicieli środowiska chorych. I ja nie myślę tu tylko o stwardnieniu rozsianym, bo tak, te rozwiązania dotyczą absolutnie wszystkich praktycznie chorób. Całego obszaru ochrony zdrowia. Także można by było te rozwiązania równie dobrze zastosować w innych przewlekłych chorobach. Ale mam takie wrażenie, że w ostatnim czasie, odkąd rzeczywiście mówi się o tym, że tych środków brakuje, jedynym rozwiązaniem, jakie państwo znajduje, to jest ograniczanie dostępu do pewnych świadczeń. I to z dwóch stron właśnie, przez to złe dzielenie środków. W obszarze zdrowia, ochrony zdrowia, jest to tworzenie kryteriów włączenia do różnych programów lekowych, które są drogie. Ja oczywiście to zdaję sobie z tego sprawę, jak wszyscy, prawda? Czyli metodą jakby oszczędności jest wprowadzenie coraz bardziej restrykcyjnych kryteriów. Natomiast w systemie świadczeń socjalnych jest to też wprowadzenie kryteriów
dopuszczania, przyznawania tychże zasiłków. No to jest droga chyba w ślepą uliczkę moim zdaniem. No tak, tylko że reglamentacja zawsze jest jedynym rozwiązaniem w systemach deficytowych. No bo jeżeli mamy mało, znacznie mniej niż powinniśmy mieć danego zasobu, to w sposób naturalny reglamentujemy go, czyli mając torebkę cukierków, gdy no, wnosimy ją do sali pełnej dzieci, w sposób naturalny dajemy tylko po jednym. Nie, tak samo się zachowuje system. Tak, losujemy albo losujemy, tylko najgrzeczniejsi dostaną. To jest naturalne zachowanie, zupełnie racjonalne, w gospodarce niedoboru. Każda gospodarka, można powiedzieć, a ochrony zdrowia jest zawsze w stanie niedoboru. Ale że gospodarka jest właśnie w bardzo dobrym stanie, że jest nadwyżka nawet. Tak, i dlatego, tak, i absolutnie dlatego to jest ten czas. To jest ten czas rozmowy o zdrowiu jako obszarze inwestycji. Cieszę się bardzo, bo w strategii odpowiedzialnego rozwoju, która jest dokumentem programowym tego obozu rządzącego, wyraźnie wybrzmiało. Bez kapitału zdrowia ta strategia w tych swoich wymiarach gospodarczych i społecznych nie będzie mogła być zrealizowana. Pan premier Morawiecki bronił i wyraźnie podkreśla wielokrotnie, mam poczucie i świadomość tego, że w zdrowie trzeba zainwestować poprzez zwiększenie dofinansowania. Taką deklarację składał. Powtórzył ją w Krynicy, na tegorocznym forum ekonomicznym w Krynicy. Musimy wierzyć, zaufać, że rzeczywiście to się przełoży już za chwilę na realne decyzje rządu o chociażby celowych subwencjach na ochronę zdrowia, o dodatkowych dotacjach czy dodatkowych środkach celowanych, przeznaczanych być może właśnie na te projekty inwestycyjne. Ja będę świadomie dzisiaj używała pojęcia, że właśnie psychiatria, neurologia, szeroko rozumiane choroby mózgu, onkologia, kardiologia, rehabilitacja, opieka długoterminowa to nie wydatek, to świadoma inwestycja w to, że przeznaczając, nie wiem, dodatkowe 3 miliardy, my kupujemy odzyskanie zdrowia i kupujemy w rzeczywistości na przykład wzrost produktywności. W przypadku niektórych chorób ta produktywność będzie mierzona aktywnością zawodową chorego, ale w przypadku chorób bardziej przewlekłych, takich, które czynią w sposób naturalny, odbierają sprawność, to może być chociażby zwiększona produktywność opiekuna. My w dyskusji o rozwiązaniach dla systemu ochrony zdrowia nie możemy myśleć o tym, że choroba dotyka tylko chorego. Choroba, a choroby mózgu dotykają również bliskich. Bardzo często pacjent potrzebuje opieki osoby trzeciej. Ta osoba trzecia rezygnuje ze swojej pracy bądź ją zasadniczo ogranicza. Najwyższy czas po tych 27 latach transformacji, w których skupiliśmy się przede wszystkim nad takim odzyskiwaniu, powiedziałabym, poziomu życia tego materialnego, żebyśmy mieli mieszkania, jakieś tam liczbę metrów kwadratowych przypadających na mieszkańca, żebyśmy mieli lodówkę pełną, a nie pustą w sklepach, pełne półki, a nie tylko butelki z octem. Najwyższy czas, abyśmy pomyśleli również o godności życia, o tym, że my zasługujemy i powinniśmy w konsumpcji tego dobrostanu i dobrobytu, który jest jakby nie było konsekwencją tego, że gospodarczo poradziliśmy sobie z tą transformacją. Jesteśmy przykładem, na którym się wzorują państwa, które stają dopiero na progu tej transformacji, że może się to udać, żebyśmy zadbali o to, abyśmy pozwolili naszym obywatelom właśnie godnie żyć poprzez no dostęp tak, do jednak często, tak absolutnie, niepełnosprawność nie może dyskryminować, nie może dyskryminować. Ona powinna dawać równe prawa funkcjonowania normalnie, funkcjonowania tak jak osoby zdrowe, ale żeby to się mogło zdarzyć, musimy pomyśleć, rozumieć osoby chore, rozumieć ich jakby sposób życia i warunki, na których to życie mogłoby rzeczywiście być zupełnie naturalne, normalne i dawać szansę na realizowanie wszystkich funkcji, tak jak to się dzieje wtedy, kiedy choroba nas akurat nie spotkała. Także to jest ten czas na taką dyskusję,
ale mam jako ekonomistka absolutnie pragmatyczne podejście do tego, że dyskusja o tym godnym życiu musi być równoległa z dyskusją o efektywnej alokacji środków finansowych, w szeroko rozumianym systemie finansów publicznych. To, co mówiliśmy od dłuższego już czasu jako Polskie Towarzystwo Stowarzyszeniowe, ja tylko tak już może zmierzajmy ku końcowi, powiem, że Polskie Towarzystwo Stowarzyszeniowe chyba jako jedyna organizacja zajmująca się stowarzyszeniem, zrzeszająca osoby chore przede wszystkim, doskonale wie, jaka jest sytuacja, bo w naszych oddziałach jest mnóstwo osób, które potrzebują tego wsparcia, rehabilitacji, opieki paliatywnej i tak naprawdę te nasze oddziały, nie wiem w jaki sposób, ale udaje mi się zdobywać jakieś środki i mamy na przykład rehabilitację domową i inną pomoc tym chorym, którzy najbardziej tego potrzebują, ale moim zdaniem jest to też dowód na to, że państwo w tych obszarach zawodzi i że takie organizacje jak nasza to jest takie łatanie tej dziury, której nie powinno być, które państwo powinno jakoś wypełnić. Nie wiem, czy się państwo zgodzi. Absolutnie tak. Ja od lat podziwiam państwa pracę i absolutnie na wielu forach z PTSR-em się spotykamy i ten właśnie kontakt z pacjentami jest najczęściej udostępniony przez państwa. I to jest naturalne, że organizacje pozarządowe funkcjonują we wszystkich najbardziej rozwiniętych gospodarkach i systemach i wspierają te systemy. Ale bardzo często to wsparcie się sprowadza właśnie do tego wsparcia bardziej psychologicznego, zawodowego, takiego ogólnospołecznego, ale nie stricte medycznego. Wydaje się, że ono może być, że tak powiem, czymś dodatkowym, ale nie sprowadzać się do zabezpieczenia potrzeb podstawowych, a bardzo często niestety, jak się słyszy w różnych obszarach i my robimy badania właśnie wsparcia, jakie są aktywności organizacji pacjenckich, organizacji pozarządowych we wsparciu polskiego pacjenta, to widzimy, że to jest zwalnianie z obowiązku systemu, że to jest wypełnianie roli, która powinna być uznana za podstawową i standardową w systemie publicznym, w systemie finansowanym ze środków, na które zresztą sami łożymy. W związku z tym na pewno to nie tak powinno być zorganizowane, że rolę państwa czy rolę systemu opieki zdrowotnej wypełniają organizacje pozarządowe, bo w zakresie dostępu do leków, w zakresie dostępu do rehabilitacji pewne standardy opieki powinny być po pierwsze opisane, a to jest jeszcze nasze zadanie do wykonania, bo ta dyskusja bardzo często sprowadza się do tego, że my tych standardów nie zdefiniowaliśmy w Polsce. Co jest tym minimum, które każdy obywatel w ramach tego konstytucyjnego, równego dostępu powinien mieć zagwarantowane i wtedy rzeczywiście organizacje pozarządowe mogą wychodzić poza ten standard i to jest naturalne i bardzo pożądane. Kiedyś było takie spotkanie Europejskiej Platformy Stwardnienia Rozsianego. Mieliśmy okazję gościć przedstawicieli różnych organizacji europejskich zajmujących się stwardnieniem rozsianym. Były tam publikowane różne materiały przez nie przygotowane i taka nasunęła mi się myśl wtedy, że na Zachodzie te organizacje pomagają chorym spełniać ich marzenia. Natomiast w Polsce wszyscy marzymy o tym, żeby po prostu normalnie móc żyć. Pani doktor, bardzo serdecznie chcę podziękować za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy się spotykamy. Jestem przekonana, że nie. Jestem przekonana, że przed nami wciąż bardzo dużo pracy na rzecz poprawy opieki nad pacjentami z SM i nie tylko, bo chcemy generalnie poprawiać tę opiekę w Polsce. Ale wierzę, że warto marzyć i że te marzenia nasze o tym, żeby spełniać marzenia pacjentów, tylko się spełnią. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Gościem PTSR TV była dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.